Cześć Tomas, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale 14 Ultimate Team. Dziś czas na wielki pack opening, zaraz z tego, że był czarny piątek, co oznaczało oczywiście paczki, wszystkie możliwe, jakie były dostępne, także mieliśmy te paczki za 25 tysięcy, za 35, 50 i 100 tysięcy. No i każdą dziś z tych paczek dzisiaj sobie zobaczycie, jak otwieram w różnej ilości, dwóch, trzech sztuk, może nawet więcej, w zależności od rodzaju paczki. W każdym momencie się wybaczcie, że tak długo nie było tej serii, wiem, że ją lubicie, patrząc po wyświetleniach, jak i łapkach, które zostacie pod odcinkiem, które tutaj również fajnie jakbyście zostawili, bo naprawdę sporo po prostu poświęciłem kasy, żeby coś tutaj dla was widowiskowego przygotować. Przy okazji oczywiście ja mogłem na tym zyskać, jak coś by się fajnego trafiło, czy się trafi, zobaczycie zresztą oglądając ten materiał do końca. No i tutaj jeszcze, jak widzicie, mój bilans znacząco się zmienił, ponieważ nie ukrywam, że w międzyczasie lubię sobie pyknąć jeden czy tam dwa mecze dziennie, jak na to czas mi pozwala. Ponieważ to jest fajna odskocznia, ja bardzo lubię futbol, dlatego w tą FIFA sobie gram. No i w międzyczasie również będę chciał przygotować dla was jakiś materiał taki typowo z boiska, żebyście mogli zobaczyć jakiś skrót meczu. Być może podłączę to pod kolejny pack opening, także będzie krótki pack opening, może takie najlepsze momenty i do tego dorzucę skrót meczu, także wszystko będzie w jednym. Jeżeli tak chcecie, żebym zrobił, no to dajcie też znać w komentarzach. Być może, nie wiem, chcecie, żebym jakiś szczególny skład dla was zaprezentował, praktycznie z każdej ligi jakiś tam team mam, tańszy bądź droższy w zależności od ligi, którą tam sobie preferuję. W każdym razie rzucajcie komentarze pod spodem, żebym wiedział po prostu, kim mam grać w następnym materiale, bo ja chętnie pokazałbym wam jakiś skład z BPL, bo mam całkiem niezły, gdzie gwiazdą jest właśnie Mario Balotelli, o czym już tam wspominałem bodajże jakiś czas temu na fanpage'u. W każdym razie lecimy z tymi paczkami. Tu jest ta bodajże za 35 tysięcy. No i Matuidi najlepszym graczem. Przyznam szczerze, że on mi się akurat z Mottą przyda, ponieważ zbuduję sobie skład z PSG, ale wartości niestety te karty nie mają. Wydałem sporo, chyba z 600 tysięcy na wszystkie paczki. To jest naprawdę piorunująca kwota. A resztę zostawiłem sobie na karty. Słuchajcie, kupiłem Neymara, ale powiem wam szczerze, że średnio mi się nim grało, dlatego go ponownie sprzedałem i myślę, że nawet dobrze, ponieważ w poniedziałek, nie wiem czy wspominałem już czy nie, będzie kolejna szansa na takie paczki, ponieważ będzie kolejna wielka oferta. Też jest jakieś święto, nie do końca wiem jak to się nazywa, ale w każdym razie EA już dziś ogłosiło, że będą możliwe do zakupu paczki te za 35, 25, 50 i 100 tysięcy, także też będzie można sobie zaszaleć. A jeżeli nawet nie macie kasy na te większe paczki, to jedyne co wam mogę polecić, to po prostu starajcie się kupić sobie kilka dobrych kart. I tu jest jedna z lepszych paczek, Arturo Vidal, świetny środkowy pomocnik. O, te statystyki mówią same za siebie, to jest piłkarz kompletny, który tak naprawdę na każdej z pozycji mógłby sobie spokojnie poradzić. Także on ląduje do klubu, myślę, że gdzieś go tam w składzie na pewno umieszczę, bo nie mam dobrego środka pomocy w jakimś składzie seria, który stworzyłem, także on tutaj wpasuje się wręcz idealnie. No i złota paczka, darmowa, jak widzicie przy okazji, którą trafiłem w jednej tej z paczek. Czasem szczęście dopiszę, no tym razem jak widzicie tylko Bruno, także nie ma co się nawet cieszyć. W każdym razie w FIFA 14, chyba nawet chwaliłem się screenem ponownie na fanpage'u, trafiłem Iniestę na PC-cie, to był gdzieś tak pod koniec FIFA, także był straszny wzrost cen i chyba taki Iniesta poszedł za 160 tysięcy, więc tu naprawdę można było się tym zadowolić. Paczka za 50 tysięcy, kolejna z nich. No i zobaczcie, to są te jedne z największych paczek. Ja tak naprawdę, jak widzicie, czasem nic tutaj wielkiego się nie trafia. Płacicie 50 tysięcy, żeby coś takiego otworzyć, no i zwrotu macie może 8 tysięcy, więc słabiutko jak na razie to wygląda. Oto kolejna z nich, Mandziukic. Trochę lepiej, bo już nieco wyższy overall, na pewno dobry napastnik, który swoją drogą, no jeszcze po prostu Mandziukiciem nie grałem. W lidze hiszpańskiej używam, jeżeli chodzi o kartę czy tam zawodnika, po prostu gram Karimem Benzemą. Uważam go za lepszego napastnika, on naprawdę dobrze się sprawuje. Nie wiem, 20 spotkań być może nim zagrałem, 23 gole, także to są całkiem niezłe statystyki, do tego dorzucił kilka asyst, więc na pewno mogę być z jego bilansu zadowolony. Kolejna z takich paczek, Jakin Fejew. No cóż, bramkarz myślę, że całkiem niezły, ale na co mi on, skoro ligę rosyjską nie gram, a dodatkowo nie jest nic wart, tam na końcu był Szyrle. No i zaczynają się największe paczki za 100 tysięcy. Oto pierwsza z nich, bodajże jedna z dwóch, z tego co pamiętam, tyle ich otworzyłem. I tu kolejny słaby gracz, Mertens. No zobaczcie, głównie zawodnicy z overallem w okolicach 80 punktów.
No tutaj naprawdę nie wiedziałem, co z tą paczką zrobić, czy Quixel, czy próbować jeszcze jakoś opchnąć tych graczy. No i ostatnia paczka na dziś, ponownie za 100 tysięcy, a w środku mamy Maticia, świetny środkowy pomocnik, ale ponownie ten sam problem, nie jest nic wart. Ja już go mam w klubie, także ponownie ten duplikat trzeba będzie sprzedać. Także Vidal tak naprawdę był taką gwiazdą tego pack openingu. Być może jutro będzie wyglądało to lepiej. Ja się z wami dziś żegnam. Na koniec jeszcze mały taki showcase mojego klubu najlepszych kart. Życzę miłego dnia, no i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.